Dzień dobry, witajcie. Mamy czwartek, 21 lipca. Jeśli nie wiecie, co wam teraz pokazuję, to jest to sucha plama po aucie, a dokładnie po Passacie, po którego przyjechaliśmy wspólnie z panem Adamem z Białegostoku, a właściwie i z Londynu, i z Białegostoku. Pan Adam umówił się z nami chyba 2 miesiące temu, jeśli mnie pamięć nie myli. Zarezerwował sobie termin, 21 lipca właśnie, bo auto chciał kupić podczas powrotu do Polski z Londynu. Umówiliśmy się, że spotkamy się w Berlinie nad ranem 21 lipca i pojedziemy kupić Passata. Opony od tego Passata. Pierwszy nasz punkt dzisiejszy to był Augsburg, daleko, koło Monachium, ale auto okazało się porażką. Sprzedawca bliżej nieokreślonej narodowości trochę naściemniał o aucie, twierdzą, że jest niemieckie. No i może jest niemieckie od 2012 roku, kiedy zostało sprowadzone, uwaga, z Rumunii. Deklarowany przebieg 126 tysięcy. Na pewno nie jest prawdziwy, nie był prawdziwy. To auto naprawdę było bardzo, bardzo zmęczone. Kończąc wątek przebiegu, tamten przebieg był mocno podejrzany, dlatego postanowiliśmy przejechać do drugiej propozycji, do miejscowości Gera i obejrzeć sobie tego Passata. Jak widzicie, już kupionego. Krótkie podsumowanie. Dzisiaj obejrzone dwa auta. Jedno w Augsburgu, do kitu, drugie w Gerze, bardzo dobre. Jeden właściciel, Niemiec, stąd. Auto ma 101 tysięcy przebiegu, serwisowane regularnie. Opony letnie z 2014 roku w bardzo dobrym stanie. Ofert, jak widzicie, niezbyt oryginalne. Opony zimowe z 2012 roku wystarczą przynajmniej na jeden sezon, może dwa. W bagażniku z 2012 roku. Auto ma zrobiony rozrząd w 2015 w listopadzie. W zeszłym roku miał duży serwis. Od tamtego czasu pokonało niewiele kilometrów. Wyrejestrowane zdaje się 20 czerwca tego roku. Z mankamentów lakierowany prawy tylny bok. No może nie bok, tył na kole, znaczy błotnik. O, dokładnie. Błotnik tylny lakierowany. To tyle. Auto teraz jedzie do Białegostoku.